Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dzień dobry. Dziś pierwszy radioaktywny blog, który czas zacząć. Moim gościem jest Janusz Panasewicz. Pochodzisz z Olecka? Tak. Czyli ze słynnego przesnyku suwalskiego. Tak jest Mieszka tam ktoś jeszcze z twojej rodziny? No tak, tak, rodzina. Brat mój mieszka tam jeszcze, młodszy. Starszy tam bywa, wiesz, rodzice nie żyją, więc, no ale ja tam odwiedzam jak, jak mogę. Lubię te tereny bardzo i zawsze dla mnie będą romantyczne i takie, wiesz, dobrze w głowie, dobre, dobre wspomnienia, ale też do dzisiaj są piękne. Czy zdawałeś sobie z tego sprawę przed wojną w Ukrainie, przed napaścią Rosji na Ukrainę, że to jest przesmyk suwalski, że on jest tak ważny strategicznie? Wtedy nie, zwłaszcza, że y, y, absolutnie nie, dlatego że ja tam bardzo często bywałem, bo jeździłem, ja uwielbiałem jak jechałem do Olecka i były ku temu warunki zebrać się z, właśnie ze znajomymi, wziąć ze dwie, dwóch kierowców jakiś i w dwa czy trzy samochody jechaliśmy sobie do Stańczyk, na przykład na, na, na te, czyli tam nie, wiadukt, Akweduktar, jak to niektórzy nazywają. I te wszystkie okolice, czyli smolniki. I tam na przykład, że jest jezioro i, i granica idzie między Polską, Litwą i Rosją, jest na jeziorze. Akurat jest takie jedno jezioro w Wiżajnach dokładnie, gdzie po prostu granice są trzy, trzy granice: nie? Polska, rosyjska i, i, i litewska, więc yy, uwielbiam te nazwy, które tam się tak wszystko fajnie nazywają te miejscowości, różnie takie spe, specyficzne nazwy mają. W każdym razie ja tam bardzo często jeździłem, niemal że co roku byłem w tamtych terenach i nigdy w życiu. Zwłaszcza, że one takie dość dziewicze i takie dzikie i, i te drogi, i ci ludzie, takie takie jakieś yy, sklepiki wiejskie i to, żeby się zatrzymać, posłuchać, jak rozmawiają i to, to fantastyczne. No i się kompletnie nie spodziewałem, że, że to stanie się dość newralgicznym punktem w ogóle zapalnym i groźnym, co by nie mówić. I jak dowiedziałeś się o tym, to pierwszy raz to coś takiego padło, to co pomyślałeś? w tym momencie, kiedy coś, jak to się zdarzyło, zacząłem sobie gdzieś w głowie rysować mapę, nie? Mówię, ojej, przecież to tu są raczki, tu jest Olecko, tu są, tu Gołdap, czyli od go i jedziemy tam, to już jest Rosja, bo to jest obwód kaliningradzki, tu jest Litwa, tu jesteśmy my, nie? W takim, w trójkącie takim, nie? Siedzimy i, i po prostu zacząłem sobie rysować mapę, nie? Jakby wyobraźni w głowie, że ojej, co, czyli oni mogą w tej chwili wejść tutaj i będziemy bezpośrednio z agresorem, tak? Więc to... Pierwszy, pierwszy odruch, bo zapytałem się o pierwszy pierwszy odruch, to zacząłem sobie uświadamiać mapę i sytuację, w której, którą znakomicie znam, bo się tam wychowałem. No. A co twój brat na to? Bo to wiesz, oni tam w pewnym straszyli. No straszyli, straszyli. Mało tego, jak się zaczęły pojawiać, bo, bo latały takie, one oczywiście nie były rosyjskie, tylko były, były polskie, ale z, nagle pojawiło się trochę jakichś takich helikopterów, jakichś coś. To ludzie mieli, ja rozmawiałem z ludźmi stamtąd, to, to mówi przez telefon, mówili, że ojej, że się boją, że w ogóle łzy, że tego, bo się boją, bo w nocy nagle warkot. Nigdy tego nie było, to bardzo spokojne miejsce. I nagle warkot y, silnika z jakiegoś, y, nie wiem helikoptera, czy coś takiego, przylatujący nad chałupą i nie wiesz, czy to, przejdziesz w nocy na przykład, nie i nie wiesz, czy to jest ruski, czy to jest, jaki to w ogóle jest, skąd, dlaczego to. I powtarzało się to każdej nocy, bo tam przy pogranicze, więc oni to kon, zaczęli kontrolować i no i ludzie się tam bali. Ja też się e, martwiłem i martwię do tej pory o, o to miejsce, bo ono rzeczywiście jest never, newralgiczne, no. Pamiętam, bo y, przyjeżdżałem na taki festiwal, przystanek kolecko. Uh -huh. I tam bardzo często były, bo to jest pogranicze, więc były koncerty i zespołów rosyjskich, i litewskich, i białoruskich. I białoruskich, tak. I ci Białorusini, pamiętam, bo to przecież Łukaszenko cały czas mhm. był. Oni się czuli w Wolecku na tym festiwalu. Myślę, że to patrzyłem na nich i porównywałem to z festiwalem jarocińskim w roku 1985, 1986 czy mhm. czwartym. Taką, Poczuli taką wolność, że mogli się wypowiedzieć, tak. Ja to zauważyłem, ja wtedy też bywałem, więc, więc pamiętam te czasy doskonale. Ciebie zresztą pamiętam z tamtych czasów. Ja też ciebie pamiętam z tamtych tak, czasów. Z, z Arts, nie? Z takiego, pod <grym> tak. domem kultury, taka, tak, taki bar, takie miejsce. Podobno teraz nieczynne, nie wiem. Ale w każdym razie, no tak, to było dla nich, przyjazd tam do Olecka wtedy i w tamtych czasach, no to było strasznie ważne wydarzenie. Mogli się wykrzyczeć, wypowiedzieć naprawdę to, to, co, to co czują. Ja, ja z kolei mam, wiesz, ja się urodziłem w Lipsku, bo mieszkałem w Olecku, ale urodziłem się w Lipsku, czyli też na pograniczu. Tam 8 miesięcy mieszkałem rodzice. Ojciec dostał pracę w Olecku, więc ja nie pamiętam oczywiście tych czasów, bo, bo byłem po prostu jeszcze nie... Ma... Lipsk, czyli gdzieś tam w okolicy, tak? Tak, tak, tak. Lipsk jest słuchaj, jakieś 25 km od Grodna. Na Białorusi, hmm. które to grodno, jak wiadomo, teraz zresztą film wszedł, taki Orlętań, chcę go obejrzeć koniecznie, bo, bo, bo dotyczy grodna. Miasta, w którym graliśmy z Lady Punk za czasów takiej komuny, bo by, pamiętam, że byłem tam z Pawłem Ścisławszym, czyli to mógł być 86 któryś rok i to znakomicie wspominam, bo tam mnóstwo ludzi mówi rzeczywiście po polsku albo z takimi naleciałościami i bardzo takie pogodne i wesołe, ci ludzie się bardzo do nas garnęli, dobrze się tam czuliśmy. No a później się to zaczęło psuć, po prostu nie mogliśmy tam pojechać. Nawet była taka sytuacja dwa lata temu, że sprzedano tam bilety i w ostatniej chwili władze białoruskie odwołały nasz koncert. Nie było jak zrobić, nie, było mnóstwo jakby takich sytuacji, że co organizator mówił, dobra to my przeniesiemy z tego miejsca, bo tam jakieś wykopaliska odkryli, wiesz, w ostatniej chwili mówią. Więc oni mówią, dobra to my mamy alternatywne miejsce i przeniesiemy pod jakieś podzamcze. Na początku próbowali znaleźć jakieś argumenty na nie, a później po prostu mówili już bez argumentów nie. To było bardzo niedawne. Dawno, dwa lata temu i pamiętam i to było sprzedane i tak dalej, po latach i po prostu pewnie całe Grodno przyszłoby na ten koncert, bo, bo dobrze nas pamiętają i, i też świetnie znają i radię i sytuację w Polsce i tak dalej. Oni świetnie wiedzą. Jak mówię, w tym Lipsku się urodziłem, byłem tam osiem miesięcy, ale pamiętam, że tam jeździłem do babci, która mieszkała i tak dalej, więc ja pamiętam, że to Grodno to było zawsze tak, wiesz, bliska Augustowa, nie? Bo to jest Augustów i za chwilę masz Grodno i tam Lipsk. No w każdym razie przypominam sobie to, że ten koncert został tak zrobiony, bo ludzie nie Chcieli zwracać bilety, chcieli zobaczyć zespół, więc doszli do wniosku, że można było jeździć, więc oni z Grodna zrobili taki pomost autokarowy i zrobili koncert w Białymstoku. Stoku. Władze miasta, czyli prezydent miasta Białystok, pan Truskolaski, zgodził się na to i też pamiętam Angelika Borys wtedy, zdaje się, tak, bo ona tam była taką działaczką, zresztą chyba jest teraz na wolności, ale długo chyba się działa tam w ostatnim czasie. W każdym razie ona, ona to załatwiła i ten koncert przeniesiono do Białego Stoku na rynek, w samym centrum Białego Stoku i przyjechało mnóstwo tych ludzi, Ludzie, ale przy okazji białostoczenia mogli zobaczyć ten koncert, ale to tam tysiące ludzi przyjechało z Grodna, żeby zobaczyć ten koncert. Przywozili ich autokarami, jak ktoś mógł, to jechał sobie prywatnym samochodem i tak dalej. Więc to było bardzo niedawno i dlatego ja z sentymentem to wspominam i, i, i patrzę na to z dużym niepokojem i takim wkurwieniem na to. Ja od 24 lutego to, to codziennie zaczynam dzień od tego, żeby sprawdzić, co się dzieje w Ukrainie. Ty też tak masz? Tak, tak, oczywiście. Patrzę, patrzę, obserwuję to pewnie. Czy zastanawiałeś się, czym ta wojna jest dla nas? Politycy zaczynają mówić najśmieszniej naj i najgłupiej najczęściej, bo, bo, bo tak naprawdę najwięcej mogą powiedzieć zwykli ludzie, którzy mieszkają i w Rosji albo na pograniczu Rosji i Ukrainy i wiedzą, wiedzą szczegóły. Czasami pojawiają się jakieś takie filmy y, przez kogoś zrobione. Często oglądam jakieś takie reportaże gdzieś z Donbasu i rozmowy z tymi ludźmi. Ja przypominam sobie taki film, jak prezydent obecny, czyli Żleński pojechał sobie gdzieś tam do Donbasu i już był tam bardzo popularny jako jako aktor komediowy, tak? I, I on się tam pojawia i te, te panie takie, te, te ukraińskie, ale też takie zrusyfikowane, czy to Rosjanki też, no to trudno powiedzieć, nie? Jego bardzo uwielbiają, ale ty jesteś ro... i tam pytania, nie? Czy jesteś Ukrainką, czy jesteś Rosjanką? A to nie ma znaczenia, oglądam. I oni byli bardzo tak przychylnie nastawieni, ale z drugiej strony było widać, że są tam pewne miejsca, gdzie stoją armaty, jakieś czołgi, że są żołnierze uzbrojeni i tak dalej. Więc to są, takie historie mnie interesują, ja na nie patrzę i myślę, że ci ludzie najwięcej wiedzą o co tam chodzi, bo prawda jest, ta, która jest podawana, jest dość banalna. Rosjanie najechali i koniec, no, tak to wygląda. Natomiast te wszystkie, to mnie najbardziej interesuje i też drażni, że to są te układy, że oni przez tyle lat, że to bracia, rodzina i tak dalej, związki małżeńskie, że jest Ukrainka z Rosjaninem i tak dalej, to nigdy nie było żadnego problemu i też nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. Więc zaczynasz się zastanawiać, czy w jakim celu jest to wywołanie, kiedy, kiedy można świetnie, oni mogą funkcjonować. Jeden kraj z drugim, nie, wiesz, językowo, kulturowo podobni. Co, o co chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Pewnie, wiesz, Rosjanie myśleli, że mają, tak mi się wydaje, że mają bardzo dużo broni i znakomitej. Jak się okazuje, może i mają, ale nie wszystko działa, yy, że jest ogromna korupcja, to każdy wiedział, bo w Rosji musi być korupcja, bo inaczej to państwo bez korupcji nie funkcjonuje, tak? Więc yy, na tym to polega i to się, co teraz dzieje, tak jak patrzę, i porażki, ja myślę, że, że nie powinniśmy euforycznie podchodzić do tego, że Ukraińcy coś tam zdobywają, odzyskują te ziemię, co jest fantastyczne, fantastyczne. Ale to, to jest jednak niedźwiedź, który czort wie, co, co w głowie mu zaświta i co odpali. Także to jest... No Putin powiedział przecież, że rozpad Związku Radzieckiego był największą katastrofą XX wieku, więc on myślę, że dążył do tego, żeby wrócić granicy z Rosji, takie jakby w Związku Radzieckim i strefę wpływów, nawet przecież przed wybuchem wojny. To no tak. ultimatum wobec państw zachodnich, żeby na to wycofać do roku 97, do granic roku 97. Więc jakby on ma taką wizję powrotu tego, tego wielkiego niedźwiedzia do tych granic no tak, on, on oczywiście ma. Roku. No oczywiście ma, tylko że widzisz, to jest człowiek KGB, nie? I to jest cała ta, ta świta z KGB, ona, ona takie zapędy ma, bo to są ludzie potwornie bogaci. Swoje dzieci, rodziny mają, jak wiadomo, na zachodzie, no bo przecież, chociaż chwalą swój ustrój, jednak kształcą gdzie indziej, to co co jest w ogóle absurdem, no ale, ale tak jest. Poza tym jest coś takiego, że co oni mają zrobić? Oni po prostu nie liczą się z niczym. Wiesz, brak wolności mediów to jest najgorsza rzecz, jaka może być, jak się okazuje. A przypominam sobie, jak w Polsce nagle, no, że tam media wolne, co to znaczy, że TVN, że coś takiego, wiesz, to masz, po, za dwa miesiące nagle widzisz, co to są wolne media, czyli, że odcięcie od informacji wszystkich i tak dalej, za karą jeszcze na dodatek i tak dalej, że internetu i i mediów, które były, powiedzmy, jak to w Rosji, więc o pełnej wolności pewnie nie ma mowy, ale o jakichś tam namiastka czegoś takiego, nawet to, co pozostało pozamykane, i jest pranie mózgów ludziom przez rządzących. No, Pranie mózgów, proste, czyli podawanie kłamstw, I, i właściwie to, co obserwuję w ostatnich latach, kłamstwo jest potęgą. Kłamstwo stało się towarem wartościowym, pozłacanym wręcz kłamstwo. Nie uczciwość, nie praca, nie zdrowy rozsądek, tylko kłamstwo. I to bardzo widać. Rosja jest przy przykładem klasycznym od zawsze, z małymi wyjątkami, bo tam oczywiście próbował Gorbaczow i tak dalej, pamiętam, że to niedawno zdaje się zmarł i ja sobie nawet przypominam film o nim, niedawno oglądałem, więc tam była taka, kiedy widział Putina, siedząc już jako staruszek, 90-letni człowiek, widział Putina w telewizorze i tak mówił o, on, I się uśmiechał bardzo, hmm. tak, on, I w ogóle nie patrzył na niego i tak dalej, więc to, no, ale to jest Rosja, to jest złożony temat. Najbardziej boli mnie jednak, to, co się dzieje u nas. No tak, no u nas coś się dzieje. To jest oczywiście, nie, nie jesteśmy tak potężnym krajem jak Rosja, ale, ale jakieś wzorce są. To ja, to ja to obserwuję z wielkim niepokojem, bo to nie w tym kierunku to się miało rozwijać. Oczywiście była Komuna, teraz wszyscy zrzucają wszystko na Rosję. Każda nieudana ruch, każda nieudana jakaś akcja to jest wina Rosji. Otóż nie, to jest wina głowy ludzi, którzy po prostu w większości są po prostu głupi albo durni, albo cyniczni. Wiesz co, ja tak sobie myślałem o tej, o, o tej wojnie i tak sobie pomyślałem, że to ta wojna i Ukraina teraz jest tym, czym Polska była w 1920 roku, bo tamta wojna zatrzymała bolszewizm przed Europą, a Ukraińcy teraz próbują zatrzymać ten imperializm rosyjski przed Europą. No co ta, ty o tym sądzisz? Tak, to jest, to jest podobieństwo oczywiście, tak, tak. Ja myślę, że nie wiemy oczywiście, jak się to wszystko potoczy, bo to z dnia na dzień może być różnie, tak jak się nie spodziewaliśmy, że nagle Rosjanie jednak wkroczą do, do Ukrainy. Ale prawda jest taka, że Ukraina może stać się, może być kimś ważnym za parę lat bardzo ważnym, istotnym państwem, ponieważ pokazała patriotyzm, taki jakby ze starego rdzenia, nie? Taki prawdziwy patriot, jak sobie, że walczy że, 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 że ci ludzie walczą za swoją ojczyznę i tak dalej, co w XXI wieku wydawało się być dość mało możliwe, nie? No cóż tam, no okej, okay, jakieś tam zamieszki gdzieś w Afryce, oczywiście dużo rzeczy się dzieje, jakieś tam wyzwoleńcze walki i tak dalej, plemienne, to, to, to wszystko jest zrozumiałe, no ale, ale, ale Ukraina wydaje mi się, że zresztą tak jak widać, jak oni się Chowują, jaki mają taki głód tej, tej Europy, i tego wszystkiego, że mogą być bardzo ważnym. Ja myślę, że będą bardzo, bardzo ważnym państwem. Jest, jest dla mnie zadziwiające, że że słyszę na przykład, że nasze władze y, polskie obecne wspierają Ukrainę w dążeniu do Unii Europejskiej. Natomiast sami tą Unię negują. Więc albo ja zwariowałem, albo ktoś zwariował. Zapraszasz do. Chętnie to jest Twój przyjaciel, od którego być może nawet prowadząc wojnę będziesz kupował węgiel czy coś takiego, czy, czy, czy jakąś ropę czy coś od Ukrainy. I jednocześnie powodujesz, mówisz o tym głośno, że tak, że tylko, że w wspieramy was w dążeniu do Unii Europejskiej, do NATO i tak dalej, i tak dalej, żebyście byli bezpieczni, bogaci, lepsi i tak dalej. A tymczasem sam z niej próbujesz wyjść. Tego nie rozumiem. No tak, Polska jest krajem paradoksów. No to, teraz... to jest już taki paradoks na granicy. <śmiech> <śmiech> Ale pamiętasz, przecież nie tak dawno, do to 10 lat temu, przecież robiliśmy razem z Ukrainą i dzięki Ukrainie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No tak. Prawda? I kraje się bardzo zbliżyły bo tak naprawdę to y, oni mieli lepsze plecy w, w uef i to dzięki nim staliśmy się współgospodarzem tych mistrzostw. To prawda, ale też y, jakby Polska była w jednym z takich wiodących krajów w Unii Europejskiej, wtedy pamiętam, 2012 mm -hmm. rok, więc też y, na budowę stadionów i tak dalej, to wszystko też dosta dostali z Europy, więc na drogi jakieś i tak dalej, żeby to wyglądało po ludzku, na restauracje, hotele i tak dalej, Ca więc oni na tym zyskali oczywiście i to y, ewidentnie i y, y, to był fajny czas. Czas. To był taki, nikt nie znał tych Ukraińców, tak naprawdę, bo ludzie odwoływali się do Wołyniów, do jakichś tam takich rzeczy, że to było kiedyś 100 lat temu i tak dalej. Natomiast żyjemy tu i teraz i patrzymy, jak się zachowujemy w stosunku do siebie. Więc to, to było dla mnie ważne, ja patrzyłem na to, ale też świetnie zorganizowane, czy to, czy to w Ukrainie, czy, czy w Polsce, było to świetnie zorganizowane mistrzostwa, więc chwała. Gościem radioaktywnego blogu był i jest cały czas Janusz Panasewicz. Jest bo dokończenie wywiadu za tydzień. A o czym będziemy rozmawiać? O tym, o czym zakończyliśmy tę część, czyli o piłce nożnej, bo zbliżają się mistrzostwa świata w katarze, a Janusz jest wielkim fanem futbolu. Zresztą ja również. Do usłyszenia za tydzień.